Proszę Państwa, dwie rzeczy zostały tu niedawno napomniane przez radnego, nieważne kogo, ale trzeba nadrobić tą informację. Co kwartał informacja o planie finansowym dzielnicy jest dla Państwa dostępna w sekretariacie. Przyszła najświeższa i jest dostępna. Proszę podzielić się zamówić. Myślę, że nie ma sensu tego przerwać. Kolejna rzecz. Bardzo Państwa proszę, aby teksty uchwał i poprawek, które zostają po komisjach, również na drugi dzień lądowały, jeżeli nie macie, w wersji elektronicznej. Pani Grażynka ostatnio tak obszerne uchwały przepisywała wszystko z przekazanego przez Was wydrukowanego pliku. I wszystko ręcznie przepisywała. Znaczy na komputerze, ale po co? Jak wystarczyło wysłać na maila do dzielnicy i po prostu zrobić wydrukuj, nic więcej. Oprócz zostawienia podpisanego. No nie mogę takich chęć, bo czasem są uchwały bardzo długie i godzinami. A naszym zadaniem jest jak najszybciej na drugi dzień przekazać uchwały wydrukowane i podpisane. Bardzo proszę o to i apeluję do przewodniczących komisji. Sam wydruk z komputera to za mało. Proszę Państwa, kolejna rzecz, pisma od mieszkańców, które przychodzą do komisji, zostawiacie mi czasami odpowiedzi. Ale ja później nie wiem, czy podpisać, czy nie, bo nie mam przed oczami pisma od mieszkańców, ponieważ zabieracie ze sobą. Proszę zostawiać również pisma od mieszkańców, a jeżeli nie, to będę czekał, aż one wrócą do sekretariatu i wtedy dopiero będzie odpowiedź. Ponieważ wiecie dobrze, że staram się jak mogę, żeby te pisma poprawiać, znajdować jakieś takie błędy czy coś, no to warto wiedzieć, o co mieszkańcy pyta. Czasem te pisma nie zawsze odpowiadają na pytania mieszkańców. No nie, nikt nie pisze, nie co. Nie. Bardzo ważna rzecz kolejna, proszę Państwa. Jutro dostaniecie wszyscy na maila wykonany plakacik. Jutro na maila dostajecie Państwo wszyscy wykonany plakacik odnośnie składania PIT-ów, które można złożyć u nas w dzielnicy 25 marca od godziny 12 do 18. Proszę Państwa, szczególnie do radnych Włóksia Zwierzyńskiego kieruję te słowa. To w Waszym interesie, żeby mieszkańcy dowiedzieli się, że mogą tu w dzielnicy złożyć PIT. To jest jakaś praca, którą możecie wykonać dla mieszkańców. Bardzo o to proszę, tablice informacyjne, szkoły, kluby kultury, tam powinny nam dzisiaj ten plakacik. Można go tutaj skierować, co prawda nie jesteśmy w stanie to wyszykować, tylko w wersji czarno-białej. Możecie też rozesłać mailami do szkół, gdziekolwiek. Jak najwięcej ludzi poinformować. Kolejny temat. Już momencik. Jest projekt do konsultacji, projekt przebudowy ulicy Królowej Jadwigi. Dzisiaj, Szanowni Państwo, już zamieściłem, znaczy wysłałem na stronę informację. Projekt dla mieszkańców będzie do wglądu 19 na obu moich dyżurach tutaj, czyli od 11 do 13 i od 16 do 18. 19 marca, od 11 do 13 i od 16 do 18. Ja Wam to jeszcze puszczę mailem. Będzie tutaj, żeby mogą mieszkańcy przychodzić. Ja również dwa tygodnie później 2 kwietnia od 11 do 13 i od 16 do 18. Takie same godziny, 2 kwietnia, to jest zaraz po świętach. A następnie 9 kwietnia o godzinie 19 spotkanie w klubie Kultury Wola. Tam będą około 18 powiesimy ten projekt i tam będzie spotkanie z mieszkańcami. Proszę, Kubo. Dwa pytania. 9 kwietnia to jest jaki dzień? Wtorek. To są wtorek. I druga sprawa, czy mogę rozwieścić to mimo zakazu na słupach? Nie. Dzieci są na słupach. U Lotkach, bo choć na słupach normalnie, że mieszkają. Nie, to trzeba pić. Nie oznacza się pan. Dlaczego nas można w przychodni powiesić? Można w sklepie, w cukierni, można w kościele. No to przecież słup nie jest najważniejszy. Słup jest najważniejszy. Masz tablicę na
znaleźć. Tylko trzeba co drugi dzień przejść i zobaczyć, czy jest tam. Co dwie godziny. A nie, no przepraszam Państwa bardzo, no, jeżeli ktoś powie się, to naraża na śmieszną dzielnicę, no i to na dużą śmieszność. No, to już temat jakby zamknięty. Słyszałeś? Czy nie mogę wierzyć po prostu, jestem na razie. Tak, to staramy się nagłaśniać, będzie też artykuł w Dzienniku Polskim z podanymi godzinami, no to naprawdę to jest chyba dużo, co robimy w tym kierunku. Również rzeczywiście zapraszam samych radnych, żeby się zapoznali z tym projektem. I teraz tak, oprócz tego projektu są, to się nazywa chyba wniosek konsultacyjny. Te wnioski również na stronie będą do pobrania, mieszkańcy może wydrukować swoje uwagi, napisać, ale być może gdzieś te wnioski warto, żeby jeszcze były i czekały za mieszkańców. Natomiast po to podałem te godziny i bardzo Państwa proszę, żeby nie było sytuacji, że mieszkaniec przyjdzie na przykład w czasie pracy jakiejś komisji i będzie miał pretensje, że mu nie chcemy pokazać projektu, bo sami wiecie, że są dosyć duże te plansze i poza tym stołem, to de facto nie ma gdzie rozłożyć. Dobrze, to jest jedna rzecz i w zasadzie chyba ostatnia rzecz, którą jeszcze mam, to jest budżet partycypacyjny. Temat praca